robimy akcje jak co mecz, rozkładamy namioty, nasze motocykle szkółkowe, bo prowadzimy treningi, darmową szkółkę, która cieszy się ogromnym powodzeniem. Na treningach mamy około 70-80 osób na każdym treningu, więc jest to na pewno najlepszy wynik w Polsce, co nas bardzo cieszy. Szkółka jest zupełnie darmowa, od 5 roku życia zapewniamy sprzęty, zapewniamy ochraniacze, wszelkie niezbędne do trenowania. No i można sobie zacząć przygodę z motocyklami, bo wiadomo, najtrudniejszy jest pierwszy krok. No a motocykle, motocross czy żużel nie są na tyle popularnym sportem, żeby każdy miał do tego dostęp, więc dajemy taką możliwość i zachęcamy i szukamy mistrza świata. Trzeba przyjść z rodzicem, rodzic wypełnia krótki formularz i to wszystko. Wszystkim zajmujemy się my. Kto siedzi pierwszy raz na motocyklu, spędzam troszeczkę dłużej czasu z takim dzieckiem. Robimy najpierw teorię, pokazuję co, jak działa hamulec, jak działa gaz. Później siadam z dzieckiem zawsze na motocykl, jeździmy wspólnie. Później biegnę i asekuruję, także pierwszy raz jest no, naprawdę, wydaje się to niebezpieczne, ale jest naprawdę wszystko bezproblemowo się nam tutaj obchodzi. Darmowa szkółka jest na Kresowej we wtorki, w poniedziałki i w środę od godziny 16. Mamy też zajęcia już takiego drugiego kroku z dziećmi, które mają już własne motocykle we wtorki. Już umawiamy się na torach motocrossowych i już mamy drugi krok. Dużo osób kupiło już prywatne motocykle, na razie motocrossowe, i trenujemy motocross. Już w tym roku około 30 motocykli zostało kupionych u nas w klubie, co nas bardzo cieszy, więc ta grupa się powiększa i z dnia na dzień mamy coraz więcej nowych zawodników. Możemy się pochwalić już sukcesem 6 uznanych licencji w klasie 125 na mini żużlu. Także to już jest taki pierwszy krok do zostania zawodnikami naszych adeptów, naszych szkółkowiczów. No i liczymy, właśnie szkolimy kolejnych, żeby też z takimi sukcesami już zdawali licencję i szli dalej właśnie w żużel czy motocykle. Także zachęcamy dzieci i młodzież od 5 roku życia, górnej granicy tak naprawdę nie mamy, do zaczęcia swojej przygody nie tylko z żużlem, ale też z motocyklami każdej kategorii tak naprawdę, czy motocross, czy enduro. Motocross to jest taka podstawa do jazdy, czy na żużlu, czy na każdym innym sporcie motorowym.